trzymacie? Co wy tu robicie? Co wyście do szkoły nie chodzili? Nie uczyli was tam? Syneczku kochany, wszystko u ciebie w porządku. Cicho bądź, matka! Napij się! Przecież wiesz, że nie piję. No tak, ty zawsze byłeś ten lepszy. To ty tak myślisz. Spadaj, Maśka! Miejsce kobiety jest? W kuchni? Na szczególności matki. No i śpi. No to powódz. Też nie problem. Ojciec! Wstawaj, dawaj kasę. Pozwól ci pieniądze. No to cię to obchodzi? Nigdy cię nie obchodziło. Matka! Matko! Tak, kochanie. Dawaj kasę. Kowalski, masz zadanie domowe? Nie, Kowalski, bo ty nigdy nie masz zadania domowego. Kowalski, bo ty byłeś tumanem, ty jesteś tumanem, Kowalski, i ty będziesz tumanem, Kowalski. Wiesz, że miałeś swoją szansę? Mogłeś poprawić oceny. Mogłeś wszystko wyrównać. Mogłeś zyskać tyle. Mówiłam ci, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie na korepetycję. Poduczę cię. Nauczę cię. Ale ty, Kowalski, skarciłeś, no. Co ty myślałeś, Adasiu Kowalski? Że ty wszystkiego sam się nauczysz? Śpi, Adamie. Nie słuchaj. Śpi. Cześć, Adam! Cześć, Adam, prawda? Cześć, Adam! Gramy w butelkę? No chodź! No, ty też chodź. Cześć, ja zaczynam! Jeszcze raz. Nie chcesz obejrzeć? No mogę. To może dasz się pocałować? Nie myłam dzisiaj zębów. A ty bierzesz najtańsze do niej skarby? Co sobie Kerner pomyślał? A co miał sobie pomyśleć? Że spotykam się ze Sknerą? Albo co gorsza, że cię nie stać. A kto dał ci te złote kolczyki? Są tak małe, że w ogóle ich nie widać. Co tydzień chodzimy do restauracji. W tamten piątek byliśmy w pizzerii. Załatwiłem bilety w pierwszym rzędzie na koncercie. No tak. Ale wejściówek za kulisy to już się nie dało. Co? No, ale zostawił was dla mnie. Z tobą też zerwał, żeby być ze mną. Ale z tobą to była tylko wakacja.
przygoda. Ze mną to był poważny związek. Ona była tak subtelnie romantyczna. Patrzyła na ciebie, jakby dotykała twojej duszy. Co ty? Jak można dotknąć czyjejś duszy? To możliwe. Zazwyczaj używa się do tego celu oczu. Co? Choćby ona była milion kilometrów od ciebie, a ty był wśród miliona innych ludzi, to i tak z nią będziesz najbliżej. I to myśl o niej będzie dawała ci najwięcej ciepła w sercu. No tak? Tylko ja nie mam serca! Ja mam! Facet! Co ryczysz? Weź się ogarnij, ofiarę. Trochę procentów i niczym się już nie martwisz. Chłopie, kto cię uczył pić? Czarna jest. Ada. Pokażę ci jakieś normalne towarzystwo. Jak wy się w ogóle z matką poznaliście? Po przygodzie z Czarną zachciało mi się eleganckiej, seksownej matki. Celinko, wyjdziesz na mnie? Aaaa, jasne, że tak! Będziemy mieli takie piękne wesele, a ja ubiorę ekskluzywną suknię. Zaprosimy wszystkich znajomych i na pewno tą Gosię, która mnie zawsze odgadywała. A jak poprosimy twoją mamę, to nam zafunduje miesiąc miodowy we Włoszech. Celinko, kocham cię. Ach, to wspaniale. A czy ty mnie? Adam, rozmawialiśmy na ten temat. Od tamtej pory nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Dobrze wiesz, że miłość to abstrakcja. Wymysł słabych ludzi, którzy boją przyznać się, co tak naprawdę rządzi ich życiem. Nie, ja nie mogę być z kimś, kto nie rozumie moich potrzeb. Materialnych, seksualnych i w ogóle. To koniec. To mój nowy przyjaciel, Stefan. To co, zaczynamy? Dobra, czas się skończył. Ale! Nie ma żadnego ale. Masz, mówię żart. Mamusia się u siebie? Tak, w kuchni. Stefek do kuchni, matka herbatka! Nie było jej! Znowu jej nie była! Jakie znowu? To pierwszy raz. Może nie chciała na ciebie patrzeć po tym, co jej ostatnio powiedziałeś. Ale powiedziałem prawdę! Prawdę? Powiedziałeś, że jest tak trzeźwa, że aż cię boli. No bo to była prawda! A może ona chce tego samego, co ty? To cię drażni? To ktoś mógłby chcieć tego samego, co ja? Myślę, że ona tak. Tylko to ty sam najpierw dowiedz się, czego tak naprawdę chcesz. Julio, ja wszystko przemyślałem. Ucieknijmy razem! Całe życie na to czekałam. Chodź. Chodź. Jakbyśmy od jednej mateczki byli, razem będziemy łysieli i tyli więc. Czemu gdy świat ci krew gotuje, to stajesz przede mną i na mnie plujesz? Pa 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 pa. Co mamy dzisiaj na śniadanie? W karcie dąsy czy gderanie? Co mamy na śniadanie?